Apple to najcenniejsza marka na świecie. W czerwcu tego roku producent iPhone'ów stał się pierwszą na świecie firmą, której wartość rynkowa przekroczyła $3 biliony. Żeby zobrazować wam, jak to dużo, wyobraźcie sobie Jacka Sasina organizującego wybory kopertowe aż 40 000 razy. Aby przewalić tyle, ile jest warte Apple, wybory, które się nie odbyły, musiałby organizować codziennie przez kolejne 117 lat. Apple słynie jednak nie tylko z iPhone'ów, ale również bogatego portfolio pozwów. A mając tyle kasy co Apple, można sobie pozwolić na pozywanie dosłownie wszystkich o dosłownie wszystko. Tak, niektóre pozwy Apple są tak absurdalne, że nawet pan Andrzej, który nie śpi, bo trzyma kredens, wydaje się przy nich najbardziej zrównoważonym człowiekiem na świecie. Według raportu organizacji Tech Transparency Project w latach 2019-2021 Apple złożył więcej pozwów o rzekome naruszenia własności intelektualnych niż Microsoft, Google, Facebook i Amazon razem wzięci. Rzekome, ponieważ jak za chwilę się przekonacie, wiele z tych pozwów było zwyczajnie bezpodstawnych i nigdy nie powinno mieć miejsca. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na zestawienie 10 najbardziej absurdalnych rzeczy, za które Apple pozwało innych. Numer 10. W czerwcu tego roku Apple złożyło pozew przeciwko szwajcarskiej firmie Fruit Union Swiss. Powodem miał być fakt, że firma wykorzystuje w swoim logo wizerunek jabłka, czym rzekomo narusza własność intelektualną Apple. Co z tego, że firma istnieje na rynku od 111 lat, czyli ponad 2 razy dłużej niż Apple, a z logo z jabłkiem korzysta niezmiennie od początku swojego istnienia. I co z tego, że firma to de facto największa organizacja zrzeszająca szwajcarskich sadowników, czyli w przeciwieństwie do Apple naprawdę zajmuje się jabłkami. Jak skomentował całą sytuację dyrektor Fruit Union Swiss, to nie jest tak, że Apple próbuje chronić swoje nadgryzione jabłko. Ich celem jest tak naprawdę posiadanie praw do faktycznego jabłka. Numer 9. Spokoju przed Apple nie mogą zaznać nawet polskie firmy. W 2012 roku Apple wystąpiło do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o unieważnienie znaku towarowego internetowych delikatesów APL. Tym razem nie chodziło jednak o wygląd, a o brzmienie. Według Apple strona APL brzmi bowiem zbyt podobnie do nich, tym samym wykorzystuje ich renomę i może wprowadzać klientów w błąd. Rok później, w 2013, Apple wzięło sobie na celownik kolejny polski sklep internetowy Fresh24. W tym przypadku problemem miał być znak graficzny przedstawiający jabłko z listkiem skierowanym w prawą stronę. Obie skargi polski Urząd Patentowy odrzucił, uznając je za bezzasadne. Numer 8. To jednak nie zniechęciło amerykańskiego giganta do dalszego rozpychania się na polskim rynku. Po 2 kolejnych latach, w 2015, Apple wystartowało ponownie, tym razem do właściciela strony app.pl, zarzucając mu zbyt duże podobieństwo fonetyczne i żądając bezpłatnego oddania domeny. Gdy właściciel odmówił, otrzymał od Apple pozew liczący aż 600 stron. Pod adresem app.pl funkcjonował sklep internetowy oferujący sprzedaż i serwis telefonów, w tym marki Apple. I choć mogłoby się wydawać, że tym razem Apple ma szansę wygrać spór, sąd polubowny do spraw domen internetowych uznał, że domena app.pl nie narusza prawa Apple. Tym bardziej, że litery AP to skrót od pełnej nazwy przedsiębiorstwa Art Production. Całe zajście skomentowała firma zarządzająca domenami Zenbox. Jeżeli firma Apple uważa, że dana domena jest jej przydatna ze względów marketingowych, to powinna za nią zapłacić, tak jak zrobił to m.in. operator komórkowy P4, wykładając za domenę play.pl kwotę $2 milionów. Numer 7. W 2020 roku prawnicy giganta wystosowali kolejny pozew. Tym razem oberwało się niewielkiemu kanadyjskiemu startupowi Prepper, który stworzył aplikację mobilną do planowania list zakupów i dzielenia się przepisami. Apple domagał się od tej małej firemki, aby ta zrezygnowała ze swojego logotypu przedstawiającego gruszkę, gdyż rzekomo zagraża on własności intelektualnej Apple. Logo miałoby wprowadzać w błąd klientów, którzy mogliby mylić je z logotypem marki Apple, tym samym szkodzić jej wizerunkowi. Deweloperzy Prepper byli przerażeni, podkreślając, że ich zespół liczy zaledwie 5 osób i nie stać ich na niezwykle kosztowne potyczki sądowe z wartym setki miliardów dolarów gigantem. W serwisie Change.org wystosowali nawet specjalną petycję, w której wezwali Apple do zaprzestania nękania firm posiadających loga związane z owocami. Petycję podpisało ponad 269 000 internautów. Numer 6. Frankie Pineapple, z angielskiego Frania Ananas, to mała niezależna artystka, którą co miesiąc na Spotify'u słucha zaledwie 17 osób. Tak, Apple postanowiło pozwać również ją, kiedy próbowała zarejestrować swój pseudonim sceniczny, w którym przecież kryje się słowo Apple. Jak argumentowała amerykańska firma, obie nazwy są nazwami owoców, a zatem sprawiają podobne wrażenie handlowe. Nazwa Pineapple jest zbyt zbliżona do Apple, tym samym może szkodzić reputacji firmy. Numer 5. W 2008 roku władze Nowego Jorku wystartowały z nową kampanią proekologiczną, zachęcającą mieszkańców m.in. do oszczędzania energii. Energii z całą pewnością nie szczędziło wówczas Apple, któremu nie spodobało się, że logiem kampanii zostało zielone jabłko. Wybór jabłka był dość oczywisty, zważywszy na to, że Nowy Jork już od 100 lat nazywany jest wielkim jabłkiem. Jednak według Apple Nowy Jork naruszał w ten sposób ich własny znak towarowy, dezorientował konsumentów i poważnie szkodził reputacji firmy. No to teraz tylko czekać, aż Apple dowie się, że że istnieje takie miasto jak Bełchatów. Bełchatów już od 10 lat korzysta z logo nie tyle z jabłkiem, co jabłkiem z listkiem zwróconym w prawą stronę. Na domiar złego stylizowanym na symbol wyłączania iPhone'a. Herb z jabłonią przypominający pierwsze logo Apple z pewnością też tutaj nie pomaga. Myślicie, że Apple chciałoby być kojarzone z miastem, które podobno truje najbardziej w Europie? Numer 4. W 2019 roku Apple złożyło oficjalny sprzeciw przeciwko jednej z norweskich partii politycznych. Standardowo logo tzw. Partii Postępu, takiej norweskiej konfederacji, miało być zbyt podobne do logo Apple. Według Apple znak partii politycznej mógł być mylony z jej własnym zastrzeżonym znakiem towarowym. Jednak jak widać po ich oficjalnej stronie, partia niezbyt się przejęła szczekaniem Apple. Karawana jedzie dalej wywracać norweskie stoliki. Numer 3. Jak się okazuje, nie wszystkie pozwy Apple dotyczą identyfikacji wizualnej. W 2017 roku Apple złożyło pozew przeciwko producentowi zegarków Swatch, twierdząc, że hasło reklamowe Think Different promujące jego nowe smartwatche było zbyt podobne do hasła używanego niegdyś przez Apple, a mianowicie Think Different. Szwajcarski sąd orzekł jednak, że slogan Apple nie był w Szwajcarii wystarczająco znany, aby przysługiwała mu ochrona. Przeprowadzono nawet specjalną ankietę, aby sprawdzić, jaki procent Szwajcarów frazę Think Different skojarzy z Apple. Niestety było to mniej niż wymagane przez sąd 50%. Dyrektor generalny Swatcha zapewnił, że slogan Think Different opiera się na tym z lat 80. Always different, always new. Co ciekawe, to nie jedyny raz, kiedy Swatch według Apple od nich skopiował. W 2015 roku miało to być hasło One More Thing, zdanie bardzo często wypowiadane przez Steve'a Jobsa podczas konferencji. Swoją drogą, wiecie, dlaczego zegarek Apple nazywa się Apple Watch, a nie iWatch, tak jak inne jego produkty iPhone, iPad czy iMac? Ponieważ nazwa ta w wielu krajach była już zarejestrowana przez inne firmy. Również w Szwajcarii Apple nie udało się zastrzec nazwy iWatch, ponieważ ta była zbyt podobna do istniejącej już nazwy, uwaga, iSwatch, o ironio należącej do firmy Swatch. I jeszcze jedna ciekawostka ze Szwajcarii. W 2012 roku Apple musiało zapłacić aż $21 milionów po tym, jak okazało się, że nowy zegarek w systemie iOS 6 został kropka w kropkę skopiowany z zegara wykorzystywanego przez szwajcarskie koleje federalne. Numer 2. Ten przypadek z 2011 roku jest o tyle śmieszny, że za zbyt podobne logo Apple pozwało firmę, którą już prędzej powinno pozwać koreańskie LG. Chińska firma Fanguo Food otrzymała od Apple list, w którym to domaga się usunięcia z logo widocznego u góry listka. Jak skomentował go jej prezes, jasne, że z uwagi na widoczny u góry listek można przyjąć, że to jabłko, ale logo zawiera także dwie chińskie litery. Inne są także położenie oraz kształt. No i gdy zakładałem Fanguo, nie słyszałem jeszcze o firmie Apple. Numer 1. W lutym zeszłego roku Apple pozwało ukraińskiego reżysera Wasyla Maskalenkę za to, że miał czelność nazwać swój film Appleman. Appleman to niezależny film, który w serwisie Kickstarter uzbierał na swoją produkcję około $120 000. Wbrew pozorom film nie ma nic wspólnego z technologicznym gigantem, ani nawet samą technologią. Appleman to komedia parodiująca superbohaterów, której tytułowa postać ma moc wprowadzania jabłek w stan lewitacji. W aż 467-stronicowym wniosku sądowym Apple podzieliło się obawami, że konsumenci prawdopodobnie uznają, że Appleman jest związany, zatwierdzony lub produkowany przez Apple. Reżyser filmu żalił się, że jego film opowiada tylko o jabłkach i owocach, a przez Apple prawie wszystkie pieniądze z Kickstartera będzie musiał wydać na sprawy sądowe. Okej, tym kosztownym jak kółka do maka akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli dotrwaliście do końca i chcielibyście więcej, zostawcie komentarz o treści. W międzyczasie zapraszam Was do obejrzenia dwóch innych odcinków o podobnej tematyce, które nagrałem już jakiś czas temu. 10 logo znanych marek, które do złudzenia przypominają inne, oraz 10 logo polskich miast, które do złudzenia przypominają inne. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!